Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, to znowu Kroniki Brytona Elfolos. I w sumie ostatnimi dniami jedyna gra, którą wrzucam na kanał. Głównie dlatego, że powiem szczerze, no to jest taki trochę komfort wśród gier ostatnio u mnie. Jako, że jestem na bazie Gothica, to nie myślę aż tak dużo. Nie kosztuje mi to aż tyle wysiłku, jako weterana gotuków. Cóż, jako, że... Delikatnie mówiąc, ostatnimi czasy dużo się u mnie dzieje i nie mam aż tak czasu, żeby się dedykować w pełni innym grom. Jak chociażby... Dobra, nie będę spoilował, bo nadal... Nie wiem, czy w momencie, kiedy to... Po prostu nagrywam, czy już to wyszło, czy... Ja jestem tak niezorganizowany. Ale tak, powiedzmy niż inne gry, które mam w zanadrzu, one... Jeszcze ich nie opublikowałem. W momencie, kiedy to nagrywam. Bo jeszcze muszę je zmontować i inne takie rzeczy, ale no. Więc po prostu mówiąc. To jest dużo spokojniej, dużo mniej myślenia, dużo... W ogóle dużo luźniej niż z wieloma... Co na tym będzie, najchętniej się do tego uciekam. Oczywiście to nie oznacza, że przejdę tylko na tego gotuka i nic więcej. Ale no. Powiedzmy, że po prostu na razie tak to wygląda i tak... Od ostatniego odcinka nie zmieniło się za dużo. Nadal mamy tu piękne ubranko. Nadal jest jak jest. I dostałem też jedną bardzo ważną informację. Jeśli chodzi o pewną rzecz. Jeśli chodzi też właśnie ogólnie o wioskę Silbach. Co, jak, gdzie, kiedy zobaczymy... Jak już tam będziemy. Ta informacja jest dosyć interesująca, muszę przyznać. Dla mnie. Oczywiście to może być znowu nieudalny żart i tak dalej, bo ogólnie przypomniałem sobie, o co chodziło z Brusznym Wybrzeżem i... Ja w sumie nie tyle, co przypomniałem, co dowiedziałem się konkretnie od osoby, która mi tam poleciła. I okazuje się, że... Chciał zobaczyć moją reakcję, jak tam pójdę. Natknę się na ognisty jaszczur. Ale niestety odebrałem zadanie wcześniej, dlatego... No, po prostu nie wpadłem na ognistego jaszczura żadnego. Także tie. To może być równie podobnym pomysłem na to, jak mnie strollować. Że niby, zrób coś, będzie fajnie. Przy okazji ci wiedziałeś, że to. Zrobię to, a potem się okaże takie... Gratulacje, właśnie sobie zepsułeś... Powiedzmy reputację czy coś. Bo nie, to co tam się szykuje jest... Delikatnie mówiąc, no... Raczej nie do końca czymś, co chciałbym robić. Ale kto wie, może okaże się, że naprawdę warto. A może się okaże, że jednak nie warto. Więc no. Nie będę więcej mówił, bo jesteśmy już bardzo blisko Silbach. Tak. Pięknie śpiewa Cztery. Pięknie. Ja uwielbiam jego pieśń. Co tak się postarał ten ktoś, kto mu podkładał głos, że wow. Wyszło naprawdę świetnie. Ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Zamiast tego... Zobaczmy, czy możemy coś sprzedać fajnego. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Tylko skóry szczura? Dla ciebie. Pewnie, że mam tego więcej. Oddał ci nadmiar skóry futer? Czy coś nie skupuje? Może skupić wszystkiego? Tylko część. Ucz mnie. W takim razie zobaczymy, jak pojętny jesteś. Nope. Pohandlujmy. A sprzedaję coś ciekawego? Nope. Ale jak słabo. Teraz już nie mogę u niego sprzedawać moich nadmiarów. Tereka. No cóż. Smutek tak trochę, ale... Przeżyjemy, damy sobie radę. No i cóż. Wróciliśmy do wioski. Co za tym idzie? Pierwsze co to tylko ogłoszeń, bo... Może coś nowego się pokazało.
osobiście wątpię, ale... Może. No dobra, jednak nie. Więc tak, skoro już tu jesteśmy, to tak. Zrobienie mam tu ogólnie kilka rzeczy takich większych i mnóstwo mniejszych. Ale zacznijmy od sprawdzenia tej całej teorii, czy raczej tej informacji, którą tam skałem. Kogoś. Jak mówię, nie bierzcie tego zapewniaka. I ja sam też raczej bym tego nie traktował jako coś pewnego. No, ale... Jest tu pasterz, niestety. Tak będziemy musieli przespać do nocy. No niestety. Dobra, więc... Zróbmy tak. Ja polecam się przespać. Przy okazji nagotuję tutaj już mnóstwo potraw, a potem spotkamy się już w nocy przy baranku, którego to będzie dotyczyć ta sprawa. A, tylko zanim coś jeszcze, to... Hej, ty! Mam tak. Wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. Jej. Aha. Czyli nie dostaliśmy całej tej sumy, już się cieszę, że mam tak dużo. No cóż. Tak czy inaczej, trochę funduszy już jest, więc... Zawsze trochę lepiej. No, to teraz tak, do usłyszenia za chwilę. A więc, okej. Okay. Jest już środek nocy i teraz trzeba tylko sprawdzić, czy da się zrobić to... ...o czym mi mówili. I czy naprawdę skończyć to w ten sam sposób. Expa. Niestety. Co tu mamy? Surowe mięso owcy, parnia skóra, klucz pasterza. Jeszcze rzecz się zgadza. Ale tylko czy druga rzecz się będzie zgadzać? To jest ten kuferek i w środku ponoć ma być... Skórzany pas. A my mamy skórzany pancerz. Czy działa? 55 na obuch. Na ostrze. Z tym powinno być ogólnie 60 na obuch. I kolejne 5 za to, że to jest skórzany pas. Działa. Za zabicie baranka zdobyliśmy pas skórzany. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Faktycznie, nie zda sobie sprawy w ogóle z tego, że coś takiego się stało, więc... Szczegół potwierdzony. Tylko czy naprawdę chcę to zrobić? No cóż, no... Jestem trochę z tym będzie źle, ale z drugiej... Niech i tak będzie. 10 obron przed wszystkim, piechotą nie chodzi. Tak więc zostawmy to. Teraz tak, w sumie co dalej? Na pewno musimy znaleźć teraz tutaj tą kucharkę. Jest północ, więc... Nawet nie wiem, gdzie ona tym razem będzie. Prześlę północy. Zobaczymy, co możemy jej posprzedawać. Wszystko, czego potrzebujesz. Trochę tego mamy. Nawet więcej niż myślałem. Masz. Dla ciebie. Krewka malinowa 45. Dobrze. Masz. Dla ciebie. Która z jagód? 10, nie? Masz. Dla ciebie. 21 za mięczne paczuszki, okej. Okay. Dla ciebie. 16 za rybę. Masz. Dla ciebie. 5 za pieczeń marnowaną winię. Okej, okay. Gulasz grzybierze 24, masz. Fajnie. Dla ciebie. Gulasz ziołowy 25. Masz. Dla ciebie. Nieźle. Masz. Dla ciebie. Mnie się podoba. Mamy znowu sporo pieniędzy.
Może nawet wystarczy na jakieś lepsze przedsięwzięcie? Może. Zobaczę tylko tego gościa Folkarda. Zacznijmy trening. Ile kosztuje u niego nauka? 15 za 5. Czyli za 10-30. Możemy w rękę mieć 30, to bardzo... bardzo tanio. Kurzące. Swoją drogą, weźmy pochodnie, bo trochę ciemno tu jest, nie ukrywam, nawet dla mnie, a co dopiero dla was. Tak. Idziemy teraz jeszcze tutaj zobaczyć, czy mamy jakieś szpony, pazury i inne dziadostwa. A potem zobaczymy, co dalej. Może manę bym był w stanie też podpracować. Markus. Jakie, czyli o północy faktycznie tutaj siedzi. Cholera, coś... Co się dzieje? Co się dzieje? Przyniosłem trofea. Nieźle. Porządne trofea. No niewiele, ale zawsze coś. Dobra. Dobra więc. Powiedziałbym, że sukces i to spory. Mamy znowu ponad 400 sztuk złota. A nieźle. Naprawdę nieźle bym powiedział. Ile do poziomu brakuje? Jeszcze dużo. Dobra. I przy okazji wiemy, ile kosztuje nauka dwu ręki. Więc fajnie. A nie tylko ile będzie kosztować nauka many, bo tego już aż tak bardzo nie pamiętam. Jezekiel. Nie dziwi się, że tu jest. Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Zostawię cię w takim razie samego. Z nią. A Logvard, coś powiesz? Cholera, co się dzieje? Zwiększ moją magiczną moc. Dobrze, spróbujmy. Mana natomiast, że jest bardzo droga, 75 za 5. Będę musiał też zwiększyć, ale to będzie... dobre. Tak ci na ciebie, Kostrowicjusza. Czyli ze smutkiem stwierdzam, że nie masz nic przydatnego na razie. No cóż... jeśli jest taka sytuacja, to trudno. Ja będę musiał się zastanowić, co z tym zrobić. Ale zanim coś więcej, to jeszcze chciałbym się zająć pewną inną sprawą. Muszę sobie tylko przypomnieć, gdzie to było, bo... nie ukrywając, pamiętam, że jest jeszcze jeden tajemniczy... potwór, że tak to nazwę, którego mogę spróbować pokonać, teraz kiedy mam taką fajną zbrojkę. No więc, ja, spotkamy się, jak go odnajdę. Jak go odnajdę, no to tak, będziemy się z nim męczyć, aż go ubijemy. Albo jeśli go nie ubijemy, to przynajmniej dopóki nie stwierdzę, to jest nadal ponad nasze siły, wiejemy. No dobra, więc znalazłem to miejsce. Bo tutaj chyba. Tak. Definitywnie tutaj. Tak. Żaboluć. Ale widać, że to nie nasz poziom. To zdecydowanie nie nasz poziom. Nawet nie ma co próbować. A szkoda. No chyba, że magia. Ja, muszę jeszcze sprowadzić się z magią. A więc jeszcze raz. Oraz mnie telekineza, a raczej lodowa strzała. Nigdzie ten żaboluć. W ogóle czemu mam niekompletną manę? To jest trochę dziwne, przecież nie czarowałem od kiedy poszłam spać. 3, 2 na 28. A ja chyba przerzuciłem. Rana lewą strzelę. Nie. Magia też nic nie robi. Chociaż. Ten żabolt nie jest groźny.
Dobra, jednak jest. Miałem takie... Okej, nie zadał prawie nic, co może nie jest, ale... A jednak jest. To... lepiej zajmij się czymś innym, naprawdę. No cóż, skoro... ten cały żaboluć jest dla nas zbyt dużym problemem, to może warto byłoby zobaczyć, czy mamy szansę z czymś innym. Bo nie ma co ukrywać, jest tu jeszcze dużo innych dziadostw, z którymi powinniśmy móc się tam zbić. Ja chyba będę musiał spróbować. Teraz jeszcze jedna rzecz. To nie to. Też muszę zrobić, ale nie to, nie. We wschodnim bramie, czyli to gdzieś tutaj jest. No dobra. Jak czy inaczej, nie chcę tego na razie jeszcze ruszać. Ale mogę powiedzieć, że zdecydowałem o jednej przynajmniej ważnej rzeczy w międzyczasie. A konkretnie mówiąc, zanim pójdziemy gdzieś dalej, to i tak zrobimy. Zainwestujmy chociaż tą 30 w dwurękę, naprawdę bez tego ciężko będzie żyć. Ale zanim to gdzie jest moja pochodnia, bo zgubiłem. Drabniacz, czy jakieś kurczany, to też nieco. O, tu jest. Więc tak, no. 30 w dwurękę. Wreszcie. Będzie się dużo przyjemniej walczyło. Chociaż z drugiej strony mogę zgubić rytm przez to. Tak czy inaczej mam zapis i zawsze przed tym to... Jak będę chciał się cofnąć, to się cofnę. Ale właśnie wstępnie, co nie ma co. Cieszymy się. Zacznijmy trening. Do roboty zatem. I okej, dwuręczna. Dwuręczna. Okej. I już jest drożej. Mamy te 30% prawdziwe, no i tam dwa dodatkowe, ale... Te dwa dodatkowe, co... Już nie chciałem ich brać pod uwagę. I okej. Teraz nie trzymam już całkowicie prosto, a trochę lepiej. Mamy takie ciosy piękne. No i prawo-lewo, którego nadal nie umiem robić, od kiedy mi się sterowanie trochę zmieniło. Ale tak, ogólnie powinniśmy być teoretycznie trochę mocniej, bo częściej kryty będą wchodzić. A na pewno samo bicie też będzie znacznie przyjemniejsze. W końcu to jest dwuręka. Ręką nie ma co się okłamywać. Bez stosownej opcji, znanej jako mistrz, zawsze znajdzie się jakiś przeciwnik, na którego nie będziemy w stanie walczyć. A nawet jak będziemy mieć mistrza, to nadal będziemy otrzymywać dużo więcej obrażeń, niż gdybyśmy byli nawet zielonym z jednoręką. Ja przynajmniej tak to jest u mnie. Bo każdy ma oczywiście swoje jakieś tam możliwości, preferencje i tak dalej. Ale dobra. I jak przy tym wszystkim jesteśmy jeszcze, to oczywiście podałoby ewentualnie zobaczyć, jak będą nasze możliwości dziać tym razem. I zrobiłbym to na przykładzie tutaj tych goblinów, szkieletów, które tu siedzą. Ale zanim to oczywiście zrobię zapisa. No dobra, więc lecimy. Tego szkieleta goblina. Oczywiście już musiał oczywiście przybyć z drugi. Co możemy zginąć. Bo albo krytyki nam nie wchodzą, albo one są odporniejsi niż to, co możemy zaoferować. Obie opcje są równie prawdopodobne. Pomijając jeszcze kwestię tego, że nie wiem czemu nie mam jakby latania kamery za tym. Tak, zginiemy tutaj, ale tylko przez to, że zachowuje się jak goblin. Nie przez coś innego. Tylko przez ten fakt. Gdyby nie uciekał tak mi spod obszaru uderzenia, to może bym naprawdę tutaj wygrał. Problemy są moje niskie obrażenia i to, że zachowuje się kto jak goblin i ucieka co chwilę. Ale wiecie co? Ja jestem w stanie to zrobić. 30 expa za takiego jest. No nieźle. No to cóż, spróbujmy jeszcze raz. Bo nie mam przebacz. Tam ponoć jest księga. Ja tą księgę muszę zdobyć. Ale zanim oczywiście pójdziemy normalnie, to trzeba jeszcze przedstawić najważniejszą rzecz.
Dobra. Czyli nie ma co się męczyć z magiem. Naszym największym szansą tutaj na to, że co nam się uda, jest to, że szybko wyeliminujemy w takim wypadku. Chyba tam są trzy, no nie. Na to sobie pozwolić nie mogę. Dobra. Wiecie co? Raczej nie ma szans, ale chciałbym przetestować jeszcze jedną rzecz. Okej. Okay. To chyba wprost mówi o potędze cieniostworów. Oczywiście my to z tych szkieletów. A, to już wszystko. Jeszcze zwykły szkielet! O cholera! I kolejny! Ale dobra, cieniostwór jest potężny. Udało mi się dzięki niemu pokonać wszystko tutaj. Ale ciekawe, wyjść już nie można cieniostworem. A nie, można. Przemiana w cieniostwora. To jest odpowiedź na moje bolączki. Jak w tym jeszcze jesteśmy? Wiem, że ciemno. Ale tu też gdzieś był szkielet, więc... Po prostu rozwalmy wszystko, co tutaj się kręci. Jego niebezpiecznego. Zanim się odmienimy. Chodź, szkielet. Niektórzy mogą powiedzieć, że zmarnowałem ten zwój, ale... Jak dla mnie daleko temu do zmarnowania. Nic tu nie ma. Nie można od nich nawet zardzewiałych mieczy? A nie, można. Można zardzewiałe miecze. Marvin, czemu żeś ubrał... A, zresztą. Czemu żeś ubrał znowu jakieś podziewne coś, ale... Teoretycznie bije to więcej chyba od mojego patyka. Się nie dziwię. Nie ma. Tak czy inaczej udało się pokonać w ten sposób wszystko. Sukces potencjalny. No nie, czyli cieniostwór siedział? I mnie wszystko zabiło. Świetnie. Ten. Zaraz się spotkamy jeszcze raz, jak ponownie to wszystko ubije i zobaczymy, czy tam faktycznie jest to, czego szukałem przez cały ten czas. Okej. Okay. Miejsce wyczyszczone. Tym razem nie wychodziłem na zewnątrz, bo nie ma po co. Ale tak, zrobiłem to, więc. Możemy spokojnie pokradać to miejsce i zobaczymy, czy faktycznie jest i to, co, o co jestem poinformowany, i złoto oraz. Wyrok gwiazd wymagana ma na 80, ale nowy kostur. Kurczę, tak jak ja zdobyłem 80 many na niego. To jest bardzo zabawne, jak ja to zrobię, ale wstępnie fajna rzecz jest, ale to nie jest to, czego szukaliśmy. No, teleportacyjna, spowolnienie i wiedza magiczna, krąg drugi, tom trzeci. Faktycznie tu jest. Jeszcze jest trzeci sarkofag. Tylko zostało go otworzyć i... Solidny miecz dwuręczny, obrażenie ma sieczny 100, mogę na siłę 80. I stara moneta. A wow. Dobra, czyli faktycznie tutaj to jest, ale... I strzeżone trochę bardziej niż... Niczego tu nie znajdę. Początkowo formowano. O, jeszcze posąg Beliara tu jest. Gdzieś się pomodlę. No i czas łowy mnie. Ale mam achievementa. Zmierzch obłogów. Cóż.
związku z tym, jak to tutaj wyszedło i w ogóle, to ja może zakończę epizod, a będzie krótki. I tak, proszę wszystkich, którzy to obejrzą, napiszcie mi w komentarzach, czy waszym zdaniem warto jest tutaj to zrobić, czy nie? Jeśli tak, to zrobię to ponownie. To jest jedna rzecz, ale druga... Definitywnie się wczytam jeszcze wcześniej i nie będę się uczył ręki, jeśli mam mieć trzeci krąg magii. Znaczy jaki trzeci, drugi krąg magii. Jak widzicie, zabraknie nam teraz dwóch poziomów. Więc dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia już niebawem. Więc no, trzymajcie się i hej, hej!